Dzień dobry, serdecznie witam Państwa na rozmowie o prawdzie. Zaraz powiem dokładnie, jaki jest temat tej rozmowy. Rozmowę przeprowadzę z moimi gośćmi, którymi dzisiaj są pan dr Tomasz Femiak, doktor filozofii, oraz pan Andrzej Dominiczak, prezes Towarzystwa Humanistycznego w Polsce, psycholog i praktykujący filozof. Rozmowę tę przeprowadzimy już którąś z kolei w serii rozmów właśnie dotyczących prawdy przy okazji wystawy, jaka odbywa się w Warszawie w Domu Kultury Kadr. Jest to wystawa pod tytułem To Prawda, którą przygotowali młodzi artyści z Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, a całość wystawy i te rozmowy zorganizowało stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie. Ja nazywam się Justyna Smoleń-Starowiejska i dzisiaj chciałabym porozmawiać z moimi gośćmi o takim no, często pojawiającym się zagadnieniu czy kwestii, pytaniach, które zadajemy sobie być może no, niekoniecznie na co dzień, ale myślę, że każdy z nas czasami gdzieś to pytanie sobie postawi, mianowicie. Czy mamy do czynienia z jakąś jedną prawdą absolutną, obiektywną, która jest prawdą o świecie, w którym żyjemy, o rzeczywistości, czy raczej mamy do czynienia z wieloma prawdami, z jakąś względnością prawd, bo przecież w naszym życiu codziennym spotykamy się co chwila z takim zderzeniem, na przykład mojej prawdy, czy jakiejś mojego poglądu, który uważam za prawdziwy, z poglądem przeciwnym, albo przynajmniej jakimś alternatywnym. I stąd tutaj moje pytanie do panów, może do pana doktora Tomasza Femiaka, który ostatnio akurat miałam okazję słuchać, 2 tygodnie temu też miał taki wykład tego dotyczący. Jakby pan się odniósł do tego zagadnienia, tak przynajmniej w pierwszych słowach? No, pani tu pięknie nas wprowadziła w ten temat. Co można powiedzieć? No, przede wszystkim, że bardzo często ulegamy pewnemu złudzeniu, jakoby istniało wiele różnych prawd. No i też, jeżeli mówimy o względności prawdy, to pytanie jest, no, co właściwie przez to rozumiemy? Co to znaczy, że moja prawda, twoja prawda? Jeżeli popatrzymy na to od strony językowej, mianowicie że używamy bardzo często skrótowych wypowiedzi, to po rozwinięciu tej wypowiedzi może się okazać, że to, co my mówimy, jest prawdą i to prawdą obiektywną, jeśli oczywiście jest tak, jak my głosimy, i że osoba, która wygłasza swoje zdanie, też mówi prawdę i to prawdę też obiektywną. Zatem mamy do czynienia nie z wielością różnych prawd, tylko z jedną prawdą. Natomiast bardzo często dotyczącą zupełnie czegoś innego, bo po rozwinięciu tych wypowiedzi okazuje się, że te osoby mówią o różnych rzeczach, nie o tej samej. I może na początek tyle w kwestii I rozumiem, wprowadzenia. że tylko dlatego się nie zgadzają, ponieważ nie mają tej świadomości, tak, że mówią o różnych rzeczach. Tak jest. No, może warto skorzystać z jakiegoś prostego przykładu, którego też zresztą używaliśmy Właśnie, to chyba ostatnio. zobrazuje nam Załóżmy, koncept. że są dwie osoby, które rozmawiają przez telefon. Jedna jest w Warszawie, druga jest w Krakowie. No i jedna mówi, teraz pada deszcz. I druga mówi, a u mnie nie pada deszcz. W związku z czym ktoś mógłby powiedzieć, no to jak to jest? No to są dwa zdania. Jedno mówi, pada deszcz, drugie mówi, nie pada deszcz. W związku z tym prawda jest względna, bo w Krakowie pada, a w Warszawie nie pada, albo odwrotnie. No ale jeśli rozwiniemy to zdanie, okaże się, że to zdanie w gruncie rzeczy skrótowe teraz pada deszcz, to jest zdanie pod tytułem, znaczy, Warszawie. tak, że to jest zdanie głoszące, że w Warszawie o tej godzinie, na tej szerokości geograficznej deszcz pada. I to samo zdanie możemy odnieść i do Krakowa, i do Warszawy. Zatem obie osoby mówią prawdę, ponieważ te zdania, które wygłaszają, odnoszą się do różnych zdarzeń. W związku z tym mamy do czynienia z prawdą przy oczywiście odpowiednich kryteriach, które przyjmujemy i w jednym przypadku, i w drugim przypadku. To może tyle w kwestii wprowadzenia. A co na to psycholog?
Nie, no coś takiego się może zdarzyć oczywiście, ale wydaje mi się, że albo jest to raczej kwestia nieporozumienia, rzecz jasna, albo jeśli troszkę głębiej to potraktować, to wtedy w jakimś sensie, jeśli to nie dotyczy tak banalnej rzeczy, jak tego, czym jestem w Krakowie czy w Warszawie, tylko na przykład jakieś, co wcześniej Justyna mówiłaś, o jakiejś tam koncepcji dobra wspólnego. I to tutaj w pewnym sensie... To tylko można... nawiążę do Państwa, że to było w innej naszej rozmowie, bo nie ale wcześniej... Ale też o prawdzie. Także zapraszamy do wszystkich rozmów. No to wtedy sprawa by się problematyzowała jednak, czy w ogóle ktoś... Czy to jest tak, że dałoby się to przełożyć na rozwiązanie, które było w tym przykładzie, że nagle się okazuje, że jedno prawdą jest i drugie prawdą jest, czy jednak się tego nie da zrobić, no bo to ma być jednak wspólna, tam była mowa nie o prawdzie, ale prawda byłaby ważnym atrybutem tej wspólnoty. Znaczy być może nikt wtedy nie mówi prawdy, bo każde z dwojga ma jakąś jej koncepcję, która nie da się pogodzić. Albo wcale nie jest, nawet jeśli by ich pogodzić w tym, co mówią, wcale nie jest dla nich najlepsza. Więc ja ogólnie i teraz odnosząc się do tego twojego pytania, myślę, że można powiedzieć bardzo filozoficznie, że być może istnieje jakaś jedna prawda, ale nawet nie wiem, co by nią w ogóle miało być. Jakaś koncepcja wszechświata, no ale to nawet w XXI wieku nie jesteśmy w stanie nawet przeczuć, jakiego rodzaju pytanie postawić. Albo, znaczy wypowiada się różne zdania, na przykład na temat początku wszechświata, bo też sproblematyzowano w ostatnich dziesięcioleciach bardzo tą koncepcję Big Bangu. Pierwotnie to miała być jakaś pierwotna osobliwość, która się rozszerza i coraz bardziej, szybciej nawet rozszerza cały wszechświat. No, dzisiaj fizycy mówią o tym, że być może to przestrzeń wybuchła, ale czyli, że nie było pierwotnej osobliwości. Ale to wszystko pokazuje te różne koncepcje, jak bardzo po omacku odpowiadamy hipotetycznie bardzo na jakieś próby zbliżenia się do jakiejś ogólnej prawdy jednej o wszechświecie. No już nie mówiąc o tym, że nawet gdybyśmy znaleźli jakieś zdania, które w przybliżeniu by przynajmniej postulowały jakieś prawdy, gdybyśmy wiedzieli, o jaką prawdę może chodzić, no bo nie chodzi o Boga przecież już nikomu praktycznie w naszym świecie, to się nie przekłada na ludzkie prawdy, bo jednak te nasze prawdy, o czym też mówiliśmy wcześniej, w bardzo dużym stopniu są naznaczone tą naszością albo tym instrumentalnym charakterem, że tylko służą władzy albo służą skrzywdzeniu kogoś, prawda? Także ja myślę ogólnie, konkludując, że im bardziej ktoś twierdzi, że jest jedna prawda, zwłaszcza jeśli twierdzi, że jest absolutna, tym bardziej jest wrogiem prawdy. Jakieś. Tutaj nasuwają mi się dwa takie tropy. Jeden, którego może niekoniecznie będę ciągnąć, ale chcę jakoś tak po prostu odnieść się do tego, co powiedziałeś i co powiedział Tomek Femiak przed chwilą. Mianowicie, no właśnie do tej prawdy absolutnej. No tutaj jest twoje stanowisko takie, że ona jest, a te prawdy, które są takie jednostkowe, one bywają, czy są względne. Ty podniosłeś taki z kolei wątek ewentualnie niemożliwości poznania tej prawdy, szczególnie w naukach. No, ja bym tutaj podkreśliła może taką rzecz, że nauki szczegółowe posługują się jednak hipotezą, ewentualnie, która jest udowadniana w swoim czasie, prawda, staje się tezą, ale jest też weryfikowalna i może być po jakimś czasie, kiedy dochodzą nowe dowody naukowe czy doświadczenia, obalona albo przekształcona. To jest jedna rzecz. Dwa, że też generalnie tutaj nie mamy do czynienia z taką wiedzą w sensie, czy nauką w sensie exacte, czyli takim ścisłym, która sama siebie uzasadnia, prawda? Czyli bardziej jest to nawet, no nie chcę powiedzieć doksalne takie, czy
ale jednak gdzieś dopuszcza pewien rodzaj prawdopodobieństwa, czy jakieś prawdopodobieństwo. To jest jedna sprawa. Druga, no właśnie pytanie, bo przypomniała mi się od razu taka koncepcja neokantysty badeńskiego Heinricha Rickerta, kiedy on mówił, a właśnie już był neokantystą po Kancie, czyli jakby nie dopuszczał takiej metafizyki jako nauki, ale mówił, że istnieje królestwo wartości, które w tym właśnie prawdy, na przykład wartość prawdy obiektywnej, która no jest, tylko dla nas jest może niepoznawalna. To jest taka dla niego strefa wręcz, do której my możemy sięgać poprzez wyrażanie jakichś sensownych zdań, po prostu dzięki temu sięganiu do tego królestwa prawdy wprowadzać niejako tę wartość w nasze rozumowanie, w nasze sądzenie, natomiast no, generalnie nie jesteśmy w stanie poznać, czym rzeczywiście ta prawda jest, więc tak samo powiedział Husserla, jest to dążenie, powiedzmy, do prawdy, jest jakiś rodzaj drogi do, a nie osiągania prawdy absolutnej, chociaż nie ma tam zaprzeczenia, że ta prawda nie istnieje. Podobne rzeczy mówiłem. No właśnie, tylko ja tak z perspektywy może bardziej tutaj tej ujęć filozoficznych chciałam to jeszcze pokazać. Więc pytanie, czy jeżeli... Nie wiem, no bo też musimy właśnie wtedy jakieś założenie przyjąć, tak? Że taka prawda obiektywna jest na przykład, albo że jej nie ma, no bo nie jesteśmy w stanie do niej dociec. To pytanie, czy nie bardziej pragmatyczne jest przyjmowanie jednak takiej wielości różnych, nie wiem, praw. To jest jedna jakby część mojego pytania, a druga jest taka, czy trochę odwrotna, to znaczy, czy te prawdy jednostkowe, czy czasami nazywamy je racjami, że ja mam rację, w sensie ja mam prawdę, czy one nie są po prostu różnymi przekonaniami, a nie tyle jakimiś, no, czymś, co wyraża faktycznie prawdę. No to myślę, że dobrą strategią w tej naszej rozmowie byłoby takie odczarowywanie tych sformułowań, które tutaj padły, mianowicie prawda absolutna. Jeżeli przyjmiemy, że to, co jest, to też jest obszar prawdy absolutnej, wtedy nie ma najmniejszej różnicy pomiędzy prawdą wypowiedzianą na gruncie matematycznym, fizycznym i absolutnym, gdyż rzeczywistość jest wspólna dla tych wszystkich obszarów. To jest jedna sprawa. Wcale bym też tak szybko nie rezygnował, gdyż znaczy chodzi mi tutaj o kwestię sakrum, mianowicie i nauka nie przeczy Bogu, i Bóg nie przeczy nauce, więc te dwa aspekty się w ogóle nie wykluczają. No ale może po kolei. Jeżeli mówimy o tym, że dwie osoby przy swoich subiektywnych poczuciach mogą głosić coś różnego, to też w równym stopniu mogą głosić coś równie prawdziwego. To znaczy wtedy powiemy, że przy tym aparacie percepcyjnym, uczuciowym, który ta osoba posiada, to, co głosi, jest zgodne z prawdą, jeśli to, co głosi, faktycznie zachodzi w jej obszarze. Czyli jeżeli ktoś odczuwa jakiś kolor, zdarzenie po swojemu i mówi nam o tym, i mówi zgodnie z prawdą, czyli mówi tak, jak czuje, no to jest prawda. I wtedy byśmy powiedzieli, że przy tej jego konstrukcji psychofizycznej on właśnie tak, a nie inaczej. Ale jest to wtedy prawda raczej o tej właśnie konstrukcji psychofizycznej czy percepcji tego człowieka, a nie być może prawda tej rzeczy samej w sobie, prawda? Jako takiej. No tak, tylko że teraz rozdzieliliśmy na rzecz samą w sobie i tą dostępność poznawczą. Ponieważ jeżeli my się komunikujemy, no to jednak opieramy się na tej dostępności poznawczej i ta dana rzecz jest nam w tym momencie tak dostępna, a nie inaczej. W związku z tym, niezależnie od tego, czy to ta rzecz wygląda w istocie tak, czy nie, to i tak my głosimy, że dla mnie, z mojej perspektywy, przy mojej organizacji psychofizycznej, to tak wygląda. Natomiast sprawa o tym, czy to jest, czy ten przedmiot faktycznie taki jest, to jest zupełnie innego rodzaju problem. No właśnie, bo tutaj bym jeszcze, zaraz Andrzeju cię dopuszczę do głosu, tylko to bym chyba rozdzieliła, no trzeba to rozdzielić, tę płaszczyznę epistemologiczną, czyli właśnie poznawczą, czy teoriopoznawczą i płaszczyznę ontyczną, metafizyczną, czyli właśnie to,
co, jak poznajemy, tak? I jak o tym opowiadamy i to, jakie to jest, właśnie w swojej istocie chciałoby się dodać. Proszę bardzo. Znaczy, ja chciałem odnieść się po pierwsze do pierwszego punktu z tego, co ostatnio mówiłeś, żeby to było dwuczęściowe, na ile pamiętam, bo to już z 5 minut temu było, czyli do tej rzeczywistości. Potem zresztą w przykładzie znowu wróciłeś do tej kwestii, no, że jednak jak mówimy o prawdzie, to jesteśmy na gruncie epistemologii raczej, czyli poznania, czyli zgodności naszej wiedzy, czy naszej percepcji, czy naszego myślenia z rzeczywistością, czyli z rzeczywistością taką, jaka jest. I oczywiście jak dodamy dodatkowe zastrzeżenia, takie jak oboje dodaliście, no to wtedy się da obronić. To, że ktoś widzi zielone jako czerwone, czy oczywiście nie mówię to w największym uproszczeniu, bo wiadomo, że w ogóle kolor to jest konstrukt naszego umysłu, że nic takiego obiektywnie nie istnieje. Istnieją pewne cechy powierzchni, która odbija światło w taki sposób, że nasz mózg konstruuje z tego kolor albo nie konstruuje. Więc sam kolor w dużej mierze jest bardzo subiektywny, a obiektywnie istnieją jakieś cechy powierzchni przedmiotów, od których odbija się światło o określonej długości i my to odbieramy jako kolor. Ale tu głównie chciałem podkreślić ten epistemologiczny charakter. A druga rzecz co do tego sakrum. No oczywiście nie mogę się zgodzić, że nie ma sprzeczności między nauką a sakrum, ale nie chodzi mi oczywiście o naukę szczegółową, bo nauki szczegółowe nie zajmują się obalaniem sakrum w żadnym sensie. Ale jednak właśnie na gruncie epistemologii teza taka, że jeśli się wygłasza jakieś twierdzenie tak zwane egzystencjalne, w tym sensie, że jest to twierdzenie o tym, że coś istnieje, zwłaszcza jeśli nie jest to intersubiektywnie komunikowalne, no wymaga, to znaczy taka teza wymaga, że ciężar dowodu spoczywa na tym, kto postuluje takie istnienie. Więc ponieważ no, żadnych w sensie naukowym dowodów na temat istnienia sakrum nie ma, nawet filozofowie przestali już podawać dowody na istnienie Boga, bo ten za to temat fizycy się jakoś... coraz bardziej się do Boga zbliżają. Kto, kto? Fizycy. No rzeczywiście była taka szkoła neognoza z Princeton, ale to chyba już moda na to minęła. To były lata 80. raczej, może jeszcze 90. No w każdym razie żadnych naukowych czy podobnych do naukowych dowodów na istnienie sakrum nie ma i nikt chyba nawet nie próbuje tego wziąć odpowiedzialności poznawczej za dowiedzenie. To znaczy nikt nie chce przyjąć na siebie tej odpowiedzialności. To nie ma żadnego powodu i to jest naukowa teza, czy to jest metanaukowa teza, a metanaukowa no, to jest jakaś fundamentalna dla nauki, żeby twierdzenie o istnieniu sakrum uznać za godne uwagi naukowej. No to nie ma mowy o sprzeczności, ale się unieważnia w ogóle to twierdzenie, czy nawet jako hipotezę, ponieważ nie ma żadnego uzasadnienia. Ale to mam takie pytanie w związku z tym, bo no, teraz sobie rozmawiamy o prawdzie, patrząc na te drogi racjonalne, czy na drogę racjonalną, drogę rozumu. No ale co w takim razie mogłaby się zapytać osoba wierząca z prawdami objawionymi? Jeśli można, to ja bym chciał tutaj jednak zreplikować. Po pierwsze, z tego, że nauka się nie zajmuje pewnymi tezami, nie wynika, że coś nie istnieje. Po prostu wynika tylko tyle, że nauka się tym nie zajmuje. Ja już podałem zupełnie inny nauka argument, na przykład nie, epistemologiczny. Nauka też nie zajmuje się na przykład sprzątaniem w domu i w związku z tym nie, w żaden sposób to nie ujmuje sprzątaniu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o samą epistemologię, to mamy różne źródła poznania. I empirycy odwołują się do jednego rodzaju poznania, natomiast ci, którzy odwołują się na przykład do poznania mistycznego, sięgają do innego źródła. No ale to z nauką nie ma już nic wspólnego. To zależy, bo na przykład jeżeli przyjmiemy, że filozofia jest jakąś nauką, no to w ramach filozofii rozpatruje się wiele różnych tez, metafizyczne i dotyczące religii również. Ale nie mistyczne.
A co to by znaczyło, że mistyczne? No nie wiem, to ty użyłeś pierwszy tego określenia. No, ale mamy filozofię. Mistyczne to jest doświadczenie mistyczne, poznanie mistyczne, tak jak u słynnych mistyków i mistyczek było, to jest rodzaj poczucia czy doświadczenia bardzo subiektywnego, dosłownie widzenia i słyszenia, no, jakiegoś Boga czy jakiegoś obiektu, który uważamy za naturalny. Ale mamy też, przepraszam Andrzeju, w filozofii przecież bardzo szeroki, nie chcę powiedzieć nurt czy ruch, bo to są często stanowiska osobne, ale jednak wskazujące na intuicję, czy właśnie takie przeżycia irracjonalne, które są źródłem poznania. Także tutaj jakby niekoniecznie... No ale to jako uzasadnienie takiej tezy z punktu widzenia, na gruncie nauki, czy z punktu widzenia nauki, która przejmuje się samą sobą, czyli zasadami poznania naukowego, no w tym sensie nie jest to może dosłowna sprzeczność, ale sytuacja bliska sprzeczności, ponieważ z tym, co stanowi no, jeden z podstawowych paradygmatów poznania naukowego, to jest nie tyle sprzeczne, co nie do przyjęcia, nieważne po prostu, ponieważ uzasadnienie intuicyjno mistyczne na gruncie naukowym i okołonaukowym, że tak powiem, bo filozofię uważam za taką okolicę nauki, ale też fundament w dużym stopniu. Znaczy, jeśli rozumieć filozofię jako fundament nauki, no to twierdzenia właśnie intuicyjne czy mistyczne są po prostu nieważne. No ale nie mówimy tylko na gruncie nauki. No nie zgadzamy się. W żaden sposób się nie mogę zgodzić. Te tezy są rozważane na gruncie filozofii, na gruncie filozofii religii, jak najbardziej są badane. A która teza na przykład? To jest jedna sprawa. Mówimy o tym, że na przykład badanie Ewangelii czy Pisma Świętego ma swoją tradycję i opisywane tam zdarzenia są przedmiotem refleksji. Natomiast chodzi mi o to, że jak mówisz na przykład, że to jest bliskie sprzeczności, no to z tego, że coś jest bliskie sprzeczności, nie wynika, że jest sprzeczne. I twoje argumenty są tego typu. Ponieważ nauki ścisłe, w szczególności na przykład na gruncie fizyki, czy w szczególności fizyki, o pewnych rzeczach się nie mówi, to z tego jakoby miało wynikać, że to nie może podlegać refleksji, bądź jest unieważnione. A nie, refleksji no nie. Może podlegać, no oczywiście, więc, że może. Ponieważ podlega to refleksji, jest przedmiotem, nawet bym powiedział, bardzo głębokiej refleksji, w związku z tym my tego nie możemy odrzucać. Natomiast tezy empiryzmu, na gruncie empiryzmu też takiego zwłaszcza skrajnego, musielibyśmy zrezygnować z wielu sfer naszego życia, również na przykład z uznania, że istnieje coś takiego jak miłość. Nie widzę powodu, dla którego byśmy mieli uznać. Wprawdzie znam jedną filozofkę akurat, no nie, znałem, bo już nie żyję, która twierdziła, że miłość nie istnieje, ale nie na gruncie empirycznym, tylko na gruncie jakoś tam filozoficznym. Ale moje stanowisko w ogóle nie jest skrajnie empiryczne, chociaż jestem empirystą, ale nie skrajnym, tylko przecież ja mówiłem o tym, że to nie jest uzasadniona teza istnienia sakrum, ale proponuję już nie powtarzać tych, bo ja rzeczywiście uważam, że ta teza nie ma żadnego uzasadnienia, które było, mogłoby być poważnie traktowane przez kogoś, kto jest na gruncie paradygmatu naukowego, no, i chce bronić ważności tego właśnie paradygmatu, ale to nie znaczy, że ma się nie badać jakiejś tradycji związanej z religią, czy pism, które powstały w ramach tej tradycji, czy czegokolwiek. To oczywiście, że tak. To ja bym chciał tutaj dopytać jednak, co to znaczy, że jest nieuzasadniona? To znaczy, że nie ma żadnego uzasadnienia, które no, uważa się współcześnie z perspektywy naukowej za uzasadnienie w ogóle. To niekoniecznie musi być jakiś eksperyment czy dowód empiryczny. To teoretycznie mógłby być jakiegoś innego rodzaju dowód czy uzasadnienie. I też w zależności od siły tego uzasadnienia ta teza powinna mieć charakter albo bardziej, albo mniej kategoryczny, bo dopuszcza się rozróżnienie, nawet gdyby uznać, że jest jakaś teza uzasadniona, ale z niskim stopniem kategoryczności, a w religii mamy do czynienia z kategorycznością najwyższego stopnia, przynajmniej tak społecznie, politycznie rozumianej religii, to ta teza rzeczywiście jest nie do obrony. Słuchajcie, ja muszę wam przerwać jako moderator tej dyskusji, dlatego że no to idzie w taką stronę, w którą ja bym nie chciała, żeby teraz poszło, bo nie o zasadność może religii teraz będziemy tutaj pytać. A ponieważ mówimy
do osób, które nas słuchają szeroko, a nie tylko ze sobą rozmawiamy, to, a mówimy do osób, które no, jedne podążają drogą naukową, drugie podążają drogą wiary, trzecie łączą jedną i drugą drogę. Także ja jednak chciałabym powrócić do tego pytania o te prawdy objawione, bo nie tylko chciałabym, żebyśmy tu mówili o prawdzie na gruncie naukowym właśnie, czy o takim paradygmacie naukowym, czy jakimś wzorcu po prostu nauki, ale również zapytali się samych siebie, nie wiem, czy spróbowali odpowiedzieć osobom, które nas teraz oglądają, czy prawdy objawione możemy, nie wiem, uznać za właśnie takie prawdy absolutne, nie wiem, czy za takie, które wynikają raczej, czy są właśnie względne, bo przecież mamy wiele religii i wiele tych prawd objawionych. No to znowuż po kolei, jeżeli weźmiemy jakiegoś mistyka, czyli kogoś, kto przeżył doświadczenie mistyczne czy religijne, jeśli faktycznie je przeżył i... No ale to będzie znowu cały czas ta prawda subiektywna, nam, prawda? Tak, ale każda prawda jest nam dostępna najpierw subiektywnie. Nie mamy dostępności w inny sposób. Każda... Właśnie, a to pytam się też, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, ale bo to jest jakby przynajmniej dla mnie oczywiste, że każde moje przeżycie, tak jak każde twoje, czy każde Andrzeja, dla Andrzeja, dla ciebie i dla mnie, dla nas samych będzie prawdziwe, bo będzie moje. Natomiast co z tą intersubiektywnością, z jakąś przekazywalnością po prostu tego, no właśnie przeżycia, kiedy ono intersubiektywnie będzie prawdziwe, dostępne, tak, i właśnie w związku z tym funkcjonujące nie tylko we mnie czy w tobie, ale no, do którego będziemy zgodni, będziemy mówili jednym głosem po prostu. No to może, znaczy ja podążając jednak tą drogą, od której zacząłem, to powiedziałbym w ten sposób, że to, że coś jest nam dostępne tylko i wyłącznie subiektywnie, w niczym nie umniejsza temu doświadczeniu, gdyż każda prawda najpierw jest nam dostępna subiektywnie, a później dopiero możemy ją zweryfikować intersubiektywnie. Kiedy na przykład żywię do kogoś uczucia i czuję, że żywię, jest mi to dostępne intersubiektywnie, mogę to zakomunikować drugiej osobie, ona wcale nie musi tego odczuwać, ale to nie znaczy, że ja nie odczuwam tego. Natomiast są momenty jakieś szczególne, w których również i ta druga osoba odczuwa, że ktoś do niej żywi odczucia i to odbiera. Zatem mamy różne kanały percepcyjne. Czasami ta uczuciowość drugiej osoby jest nam dostępna, czasami mniej. Czasami mamy kłopot z własną uczuciowością. Natomiast no myślę sobie, że w takim ogólnym, nawet potocznym doświadczeniu to, że odbieramy od kogoś życzliwość, dobre intencje i krótko mówiąc uczucia, no to jest dla nas prawdą. Natomiast to, że tego nie możemy zbadać metodami empirycznymi, no to niczym nie umniejsza faktowi, że taką prawdę, że żywię na przykład do kogoś uczucia, mam w sobie. I też myślę sobie, że nawet jeżeli są tylko dwie osoby, które wiedzą, że żywią dla siebie uczucia, to już jest wystarczające, bo też im więcej nie potrzeba. To jest jakby jedna płaszczyzna taka dotycząca źródeł poznania i też komunikowalności. Natomiast mówiąc o tym świecie duchowym czy też sakrum, to jest pytanie, czy ta sfera sakrum, ona jest dostępna w tej zewnętrzności, w której się teraz komunikujemy, czy ona jest właśnie dostępna tylko i wyłącznie w tym świecie wewnętrznym. I my próbujemy te kryteria zewnętrzności, też naukowości, o której była mowa, nałożyć na ten świat wewnętrzny, w którym dostępne są takie przedmioty właśnie, o których tutaj mówimy, a to właśnie jest zasadniczy błąd. Może chciałem powiedzieć o tej miłości, że niezależnie od tego, co czujemy i co w jakimś sensie tak zupełnie subiektywnie i właśnie niekoniecznie w sposób komunikowalny możemy odczuwać, proszę bardzo. Ale zwróć uwagę, że dość często w relacjach miłości się zdarza, że drugi człowiek zarzuca nam, że tak naprawdę tego nie kochamy, bo jakoś tam się zachowaliśmy albo właśnie nie chcemy się tam jakoś zachować.
I taka prawda uczucia samego jest poddana ciągłemu jednak badaniu na swój sposób empirycznemu, to znaczy nie w formie jakiegoś zorganizowanego eksperymentu, tylko życiowych doświadczeń i ciągłej takiej weryfikacji, na przykład kobieta czy mężczyzna spodziewa się, że w jakiś sposób będziesz świadczył czy zaświadczał o tej swojej miłości, a ty wcale nie uważasz, że to świadczy lub nie świadczy, czyli poddaje się empirycznej weryfikacji w jakimś stopniu w taki sposób charakterystyczny dla zwykłego, codziennego życia. Ale chciałem też odpowiedzieć na twoje pytanie, no właśnie, o tą prawdę objawioną. O to chciałam cię poprosić, tak. Oczywiście to zresztą ma związek częściowo z tym, co Tomek mówił, podkreślając tą subiektywność prawdy. No bo jeżeli nam się coś objawia jako prawda i w tym sensie to jest prawdziwe, że my to przeżywamy, i to Tomek powiedział, że z każdą prawdą jest tak, że najpierw ją przeżywamy subiektywnie czy osobiście, no dobrze, ale z prawdą, tak jak ja ją rozumiem, czyli no, tak jak w tradycji filozoficznej, no, w zgodzie z klasyczną definicją prawdy, możemy sobie przeżyć, co chcemy, ja nie mam zupełnie nic przeciwko temu, i potem następuje co najmniej próba falsyfikacji albo weryfikacja prawdziwości, autentyczności tego doświadczenia. I dopiero od tej zdolności, chęci i skłonności do poddania tego doświadczenia jakiemuś zbadaniu i potwierdzeniu, no, zaczynamy się zbliżać jakoś do prawdy rozumianej jednak inaczej niż tylko ta nasza subiektywna prawda. Jeżeli ty mi mówisz, że coś jest czerwone, a ja mówię, że jest zielone, to abstrahując w tej chwili od tego, co mówiłem o tym, że kolory w ogóle nie istnieją obiektywnie, możemy się dowiedzieć, jaka długość fal u innych ludzi przekłada się na doświadczenie czerwieni lub zieleni i to zweryfikować. I tu się zbliżamy jakoś do prawdy, na ile to jest możliwe, prawda? Jeszcze kończąc ten wątek, prawda objawiona to najczęściej prawda religijna, chociaż czasem niektórzy przywódcy polityczni próbują wchodzić w rolę kogoś, kto objawia nam jakąś prawdę. I prawie zawsze tego rodzaju prawda ma pretensje do absolutności swojej. I tu jest główny problem, to zbliżam się do tego, co wcześniej mówiłem o tej kategoryczności, absolutność czy kategoryczność, bo w tym momencie prawda zaczyna być instrumentem przemocy po prostu. Ja nie jestem wrogiem poszukiwania prawdy absolutnej, ale ze świadomością niedostępności prawdy absolutnej wynikającej choćby z takich kantowskich spostrzeżeń na temat tego, że rzecz sama w sobie jest nam niedostępna ze względu na nasze cechy ludzkie. No nawet jeżeli rozszerzymy naszą percepcję w sposób jakiś trudny do wyobrażenia, czy niemożliwy do wyobrażenia przez jakieś urządzenia, prawda, które są detektorami czegoś, o czego istnieniu my w ogóle nie wiemy, to będziemy to poszerzać i poszerzać i poszerzać, ale nigdy nie będziemy mieli pewności, że poszerzymy to absolutnie, że całą prawdę o rzeczy w samej sobie poznamy. I jeżeli ktoś w imię tylko prawdy objawionej usiłuje nam narzucić, a jeżeli ktoś twierdzi, że jego prawda jest absolutna, to jest w tym już element przemocy, to dla mnie głównym problemem jest, znaczy to świadczy o tym, że on już tak naprawdę nie szuka prawdy, nie szuka dalej prawdy, bo prawda, tak jak mówiłaś wcześniej, cytując autorów, to jest zawsze droga do prawdy, jakby nieskończona droga do prawdy. Miejmy nadzieję, że zawsze zbliżanie się do prawdy, ale przede wszystkim ten element nieabsolutności, czyli otwartości na dalsze poszukiwania, to jest dowód na dążenie do prawdy. Mhm. Sekundkę, tylko dopowiem może, bo tu powiedziałeś o Kancie, a mnie się od razu narzucił no ten racjonalizm heglowski, w którym właśnie następuje taki absolutyzm ducha i przeciwko czemu zaraz właściwie występuje Kierkegaard, a potem Nietzsche, mówiąc, że właśnie niekoniecznie ta no, Nietzsche i Kierkegaard podkreślają, prawda, Kierkegaard, który przecież jest wierzący, prawda, ale był wierzący, ale podkreślają właśnie też tą zgubność, powiedziałabym, takiego tej ogólności idei jakiejś prawdy. No ale to jest właśnie tylko kwestia odnoszenia się do idei, powiedzmy, czy do jakiejś takiego pojęcia ogólnego.
co no chyba niewiele ma jednak wspólnego z taką prawdą, jaką mówimy, prawda objawiona w religii, czy prawda wiary na przykład. Już oddaję głos, bo widzę, że chcesz jeszcze coś dopowiedzieć. Tak, ja myślę sobie, że kłopot tej dyskusji polega na tym, że po pierwsze mamy określony czas, po drugie, to jest że... bardzo duży kłopot zawsze w dyskusjach filozoficznych, po drugie, największości. Nawet najprostsze sformułowanie wymagałoby doprecyzowania, rozjaśnienia. I teraz po kolei. Jak mówiłeś o tej weryfikowalności uczuciowej, no to znowuż trzeba by było powiedzieć, mamy różne stadia uczuciowości, tak? Mamy eros, filia, agapę. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony... Różne formy raczej. Różne formy, no też i stadia, bo to zależy jak patrzeć. U Platona są to różne stadia erosa, tak? Natomiast jeżeli chodzi o to, co mówiłeś, weryfikowalność, no to ta weryfikowalność dotyczy przede wszystkim oczekiwań. I znowuż z takiego podejścia od oczekiwań do uczuciowości, jak się przeskoczy, to znowu ten temat wymyka się naszemu ujęciu, temu wcześniejszemu. Czyli co innego są oczekiwania, które ktoś weryfikuje, a co innego jest uczuciowość, którą żywi. Mogę mieć uczuciowość i to płonącą, natomiast mogę nie podołać czymś oczekiwaniom i to w żaden sposób znowuż nie koliduje z, tylko pół z uczuciowością. Zdania, że te oczekiwania to jest też jakaś koncepcja miłości. Ktoś ma jakąś koncepcję, ty masz jakąś inną i ten ktoś weryfikuje z perspektywy swojej koncepcji i oczekiwań związanych z tą koncepcją, więc to już problematyzuje, że tak powiem, prawdziwość tego uczucia. Ja tylko problematyzuję, nie zaprzeczę. Ja jeszcze bym tutaj dodała, bo to ciekawe jest między wami ta wymiana zdań, zwłaszcza o tej uczuciowości i weryfikowalności, jest dla mnie z takiego też punktu widzenia, pomijając samo klucz w ogóle tej waszej rozmowy, bo że wskazuje to dla mnie na taki fakt, chciałam powiedzieć, nie lubię używać tego słowa, no ale niech już będzie, że jednak w sytuacji stawiania się w jakiejś prawdzie, nie wiem, mojej, twojej, twojej, my zawsze gdzieś już dokonujemy, odbywa się w nas taki akt jakiegoś uczucia, w sensie jakiejś afirmacji bądź negacji. W związku z tym jakby zanim nawet wypowiemy tę naszą prawdę, to już ku jakiejś wartości bardziej się skłaniamy. Więc teraz mam takie pytanie, czy nie wiem, problem, na który bym chciała, żebyście jeszcze mi odpowiedzieli. Czy niezależnie od tego, bo tego oczywiście nie rozstrzygniemy tutaj, nikt tego nie rozstrzygnął, czy Bóg jest, czy go nie ma, czy jest jakaś prawda absolutna, czy nie, to po prostu można wierzyć albo nie wierzyć, albo dawać jakieś dowody na istnienie, które dla jednych są dowodami, dla których niekoniecznie będą takimi dowodami solidnymi. No, to być może w życiu naszym takim codziennym, w takim doświadczeniu każdego z nas jako człowieka jest tak, że my po prostu odnosząc się być może do jednej prawdy, ale nieświadomi nawet tego, albo chcący się odnosić, a właśnie gdzieś się rozmijający w naszych postrzeżeniach, my po prostu kierujemy się uczuciami, a nie jakimś takim jasnym rozpoznaniem, oczywistym rozpoznaniem tego, co i jak jest. No to w tym aspekcie się wypowiadałem wcześniej, czyli krótko mówiąc odwoływania się do źródeł poznania, ale w tej dyskusji można powiedzieć i tak, my tak przeskakujemy z jednego wątku na drugi, no chociażby w nauce mówi się bardziej o prawdopodobieństwie niż o prawdzie, w związku z tym przekładanie prawdopodobieństwa na prawdę też tutaj miałbym duże wątpliwości. Mówi się czy o probabilistycznej naturze prawdy w naukach społecznych. Tak jest, natomiast tutaj możemy powiedzieć, że to jest bliskie prawdy, ale nigdy prawdy nie osiąga, tak? Więc jak mówisz na przykład o prawdzie w nauce, no to też dokonujesz pewnego no, nadużycia, tak? Bo z jednej strony przeciwstawiasz taką prawdę jakby wewnętrzną, absolutną, prawdzie naukowej, ale tam w gruncie rzeczy nie mówi się o prawdzie tego typu, tylko mówi się o wysokim prawdopodobieństwie.
W związku z tym jest pytanie, czy ten zabieg, którego ty dokonujesz, jest... Nie ja dokonuję, tylko cała nauka, społeczne nauki. Tak, ale ty słuchajcie, ja zapytałam teraz o taki obszar... używasz tego argumentu. Ja teraz zapytam o taki obszar Lebensweltu, czyli tego, ten obszar życia codziennego, a znowu widzę, wracacie do nauki. Więc... No bo to są pytania, które tak, wymagają tak, odpowiedzi. Tak, oczywiście, też... ale wiemy, że w naukach, zwłaszcza tych empirycznych, to zawsze jest jakaś forma prawdopodobieństwa, no niezależnie tak, od tego, jakie byśmy sobie założenia przyjmowali. Chciałem powiedzieć, że nie ma żadnego nadużycia, ponieważ nauka to robi jawnie, ze względu na to, że no, osiągnięcie absolutnej pewności w zakresie przedmiotów, które są badane, no, według naszego uczciwego właśnie rozpoznania i nie dążenia do prawdy, do narzucania, do twierdzenia, że to jest prawda bezwzględna, absolutna, w sposób kategoryczny podawana, zdajemy sobie sprawę z ograniczoności naszych metod poznawczych, badawczych i innych, i wnioskowania, dlatego wyrażamy to w formie takiej probabilistycznej. No, przy wysokim poziomie istotności to się też bierze uwagę przy interpretacji wyników badań, bo właśnie znowu jest ważne, że jeżeli poziom istotności jest stosunkowo niski, no to się wyciąga wnioski ostrożnie. To nie chodzi tylko o samą daną tą naukową. Oczywiście ktoś może, jeden czy drugi naukowiec, dokonać nadużyć, ale sama ta metoda nie jest nadużyciem, bo ona jest jawną deklaracją pewnej ograniczoności. No tak, ale ja nie mówiłem, między innymi od religii, że nauka dokonuje nadużycia, tylko że ty, zestawiając te dwa rozumienia prawdy, dokonujesz pewnego nadużycia. To jest zasadnicza różnica. No ale gdzie ja tu mogę dokonać? Dlatego, że raz mówisz o prawdzie w rozumieniu probabilistycznym, o czym przed chwilą to potwierdziłeś, a raz w sensie absolutnym. A to są dwa różne rozumienia prawdy. To jest jedna rzecz. Natomiast wracając do tej dyskusji i do tego wątku, który ty podniosłeś, mianowicie tego, czy człowiek, czy ludzki podmiot to jest istota, która jest tylko w jednej rzeczywistości, w jednym wymiarze. No ten spór, który my teraz prowadzimy, który jest bardzo ciekawy i mnie bardzo zajmuje, no toczy się w obrębie jakiegoś rozumienia rzeczywistości. No ale mamy też dostęp do być może albo innych obszarów rzeczywistości, a tam sprawa zupełnie inaczej wygląda. I teraz jeżeli mówimy o tej rzeczywistości świata wewnętrznego, czyli też sakrum, uczuciowości, no to jest pytanie, na ile możemy właśnie przenosić te prawa, które są, nazwijmy to umownie, na przykład za polskim filozofem Leonem Chwistkiem, dotyczą i są w rzeczywistości rzeczy, na ile możemy przenosić do innej rzeczywistości. I tutaj konsekwencja by wymagała powiedzieć, tak, kiedy rozmawiamy i uczestniczymy w jednego rodzaju dyskursie, to przyjmujemy obowiązywanie pewnych zasad. Natomiast jeżeli przechodzimy do innego dyskursu, który rządzi się zupełnie innymi prawami, to tam nie powinniśmy przenosić reguł, które w ogóle nie przystają do tego fragmentu rzeczywistości. No jeśli coś takiego jest, a poza tym te reguły są różne, jakby mają walor, różnią się pod względem ogólności. Ja na przykład myślę, że reguła, którą jako główną tutaj podaję w tej rozmowie, że jeśli ktoś postuluje istnienie jakiegoś bytu, to na nim spoczywa ciężar dowodu, jest uniwersalnie ważna bez względu na rodzaj dyskursu. Jeśli to ma być w ogóle intelektualna rozmowa. Tak, pytanie, ale tylko już tak w zawieszeniu, bo musimy powoli kończyć, znaczy właśnie musimy kończyć tę rozmowę. Czas nam się po prostu kończy, niestety. Że właściwie pytanie, no po co udowadniać, jeżeli załóżmy ja wierzę w jakiś byt nadprzyrodzony, tak, a ktoś wierzy w inny byt nadprzyrodzony, to nie widzę takiej potrzeby, żeby musiała udowadniać komuś to, w co ja wierzę, czy w jakie mam przeżycia. I myślę, że stąd się chyba, no, znaczy, też stąd się biorą różne konflikty na tle, nie wiem, czy religijnym, czy jakimś światopoglądowym, bo być może za bardzo trzymamy się tych właśnie praw, które uznajemy za absolutne. A ponieważ uznajemy je za absolutne, no to jako absolutne narzucamy innym, tym samym jakby odbierając siłę tym prawdom, no bo skoro one są absolutne, to właśnie same powinny by się tak wszystkim objawić. Jest to, może teraz ja, dobrze, bo chciałem To ja teraz już nie będę nic mówić, tylko oddam wam po dwa, trzy zdania, ale tak przy okazji podsumowujące, dobrze? Bo dobrze. Będziemy już kończyć. Uczestniczę ostatnio w dialogu wierzących z niewierzącymi.
I właściwie za każdym razem powtarzam tam w którymś momencie tego dialogu, w którym uczestniczą głównie filozofowie, ale też teolodzy z obu stron, że dla mnie samo to, czy ktoś wierzy w Boga, czy nie, jest prawie bez znaczenia. Z różnych bardzo powodów, między innymi dlatego, że jeśli to jest czyjaś prywatna, osobista prawda, ja uważam, że jest nieprawda, ale to samo to nie ma dla mnie znaczenia. Znaczenie mają te skutki, jeżeli są jakieś, tej jego prawdy, które dotyczą nas wszystkich, w szczególności gdy ograniczają naszą wolność albo ingerują w nasze prawa, które na gruncie naszej wiary, niewiary, naszego światopoglądu mogą być i są zupełnie inne. Ja tam proponuję, żeby się skupić na tych rzeczach, które dotyczą nas wszystkich, przy całym albo szacunku, albo przynajmniej tolerancji dla tego, co w sobie ktoś wierzy. Zresztą wiem skądinąd, że osoby niereligijne często wierzą w jakieś inne rzeczy, które są tak samo nieuzasadnione, albo bardziej, jak ostatnio Amerykanie w tą ideologię, teorię spiskową QAnon, która moim zdaniem jest i bardziej absurdalna, i bardziej nieuzasadniona, i bardziej szkodliwa niż chrześcijaństwo współcześnie, które jest już takie ucywilizowane. Więc problem nie jest z tymi subiektywnymi prawdami, tylko z wnioskami, które ludzie wyciągają. O ile to jest w ogóle prawda, że to są wnioski wyciągane z tej jego prawdy, bo bardzo często to jest tylko pretekst, który ma służyć wzmocnieniu czyjejś politycznej pozycji pod pretekstem absolutności tej jego subiektywnej prawdy. Dziękuję. To ja bym chciał z kolei tą naszą dyskusję podsumować innym przykładem. Wprawdzie nie jestem biblistą, w związku z tym przepraszam, jeśli coś przekręcę, ale chciałem odnieść się do rozmowy Samuela z Heli. Tam jest, w Biblii jest opisana w Starym Testamencie sytuacja, w którym Samuel słyszy głos, Samuelu, Samuelu, no i wybiega parokrotnie z namiotu, biegnie do Helego i w przekonaniu, że ten go woła. Po którymś razie, po drugim, Heli orientuje się, że Samuel słyszy głos Boga. No i skoro się z tym orientuje, mówi w takim razie nie ganiaj do mnie, nie przybiegaj tutaj do mnie, tylko zacznij z nim rozmawiać tam w cichości, w swoim świecie wewnętrznym. I to jest dla mnie taki przykład sytuacji, w której po pierwsze mamy informację, że ten głos jest głosem, który się słyszy z wewnątrz, to jest ze świata wewnętrznego. Widzimy, że ktoś, kto jest zorientowany w tej sferze duchowej, może udzielić komuś wskazówek, że rozumie taką sytuację. I dla mnie to jest taka wskazówka, że być może są ludzie, którzy bardzo dobrze rozumieją te procesy. To, że nauka się nimi nie zajmuje, nie jest dla mnie żadnym argumentem. A nawet bym powiedział, ten opis czy te przykłady, które tutaj przytoczyłem, pokazują, że właśnie należy bardzo dbać i nawet szukać takich nauczycieli, którzy by pomagali właśnie ten głos wewnętrzny czy ten świat wewnętrzny nas lepiej rozpoznać, żeby te prawdy właśnie, które my nazywamy objawionymi, no też pielęgnować, tak samo jak pielęgnuje się i prawdy, które głosi nauka. I jedne i drugie wymagają pielęgnacji. Ja bym tak chciał spuentować tą naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Myślę, że obydwie te puentujące rozmowy, wypowiedzi są warte wzięcia pod uwagę i dalszego przemyślenia. Z jednej strony głosy czysto racjonalny, naukowy, a z drugiej też racjonalny, ale zarazem zachęcający do odbywania tej drogi myśli czy drogi serca tymi dwoma ścieżkami i nauki i wiary. Tutaj oczywiście wybór należy do każdego z nas, jaką drogą chcemy podążać. W każdym razie na pewno warto pomyśleć, no tak, wejść po prostu w ten ruch myśli i nie zastygać w jakichś czyichś poglądach, czy przejmować tylko i wyłącznie czyjeś przekonania jako swoje, ale dochodzić do własnych dróg poznania prawdy, czy no właśnie przynajmniej być na tej drodze. Bardzo serdecznie dziękuję moim rozmówcom, dziękuję Państwu. Dziękuję. Zapraszamy na wystawę do Domu Kultury Kadr w Warszawie. Dziękujemy i pozdrawiamy.